Witam państwa. W tym materiale zaprezentuję w jaki sposób wykonać wymiarowanie detalu w programie LibreCAD. Tutaj na potrzeby tego materiału wyłączę sobie tą filmę z wymiarami i stworzę nową warstwę, czyli tutaj wybieramy sobie prawym klawiszem i dodaj warstwę. No i wpisujemy sobie nazwę na przykład wymiarowanie. Zostawiamy sobie grubość, ja tutaj stosuję 0,13 mm zgodnie z ISO no i kolor wybiorę sobie zielony, żeby to tutaj dobrze widzieć. Linia ciągła, cienka, dajemy OK. Tutaj w tym panelu za pomocą kłódek możemy zablokować warstwy, ja to mam tutaj zrobione, czyli normalnie jeżeli one byłyby odznaczone to tutaj każdy z tych elementów możemy Zaznaczyć, no i może to nam w trakcie wymiarowania troszeczkę przeszkadzać, dlatego na etapie wymiarowania ja zwykle pracuję w ten sposób, że blokuję sobie wszystkie te warstwy, które nie są mi w tym momencie potrzebne. One nadal będą działały jako elementy, które, do których możemy przyciągać obiekty, znaczy możemy te rysowane elementy, ale nie będzie, nie będzie możliwości, że przez przypadek sobie coś tutaj zaznaczymy. Także w ten sposób ja tutaj lubię pracować. Kolejna sprawa jest taka, że w momencie, kiedy wstawiamy wymiar, tutaj wybiorę sobie wstawianie wymiarów poziomych i no mam teraz włączone przyciąganie do linii przecięcia, do punktów przecięcia. Czyli teraz zaznaczę sobie, powiedzmy, ten element, ten element i chcę wyciągnąć tutaj ten wymiar poziomy, to dalej mam tutaj włączone to przyciąganie do. No, do punktu przecięcia. No, i żeby sobie z tym poradzić, no, można to odznaczyć tutaj i wyciągnąć ten wymiar gdzieś tutaj dalej. Ewentualnie druga metoda jest taka, że włączyć sobie tryb Free Snap, i wtedy możemy wyciągnąć ten obiekt, jakby poza, poza ten punkt przecięcia, który tam mamy. Żeby sobie to ułatwić, to moja propozycja jest taka, że tutaj w preferencjach aplikacji. W zakładce domyślne w tym miejscu jest taka opcja, jak przełączanie tego trybu FreeSnap za pomocą klawisza spacji. Domyślnie te opcje tutaj obie są wyłączone. Jak sobie to włączymy, to w momencie, kiedy wciskamy spację, to ten guzik nam się przełącza. Czyli za pomocą tego trybu łatwiej możemy sobie wstawiać tutaj, nam wstaw wymiar poziomy. Teraz jest odznaczona ta opcja, czyli mam włączone tylko przyciąganie do punktu przecięcia. Klikam sobie tutaj, tutaj. No chcę wyciągnąć ten wymiar poza ten obręb, ale dalej działa mi to przyciąganie do, do punktów przecięcia. Ale teraz za pomocą spacji wyłączam to i mogę sobie ustawić już ten wymiar gdzie chcę. Klikam tutaj, jestem cały czas na tej warstwie wymiarowanie. Także w ten sposób możemy sobie ułatwić pracę spacją. Znowu wyłączam ten tryb. Teraz wstawię sobie wymiary pionowe. No i chcę zwymiarować ten element. I znowu blokuje mi się to wyciągnięcie tego wymiaru poza ten obrąb, ale mogę wcisnąć spację i mogę sobie to wyciągnąć gdzieś tutaj dalej. Tutaj wymiar. Tutaj możemy wstawić wymiar. Można wymiarować jakby z włączonym cały czas tym trybem Free Snap. Bo tutaj dalej to przyciąganie działa w tym trybie, ale jakby no łatwiej jest wyciągnąć sobie ten wymiar poza ten obszar, że, że to przyciąganie nie jest takie stuprocentowe, można powiedzieć, tylko jest możliwość wyciągnięcia tego gdzieś tam. W ten sposób byśmy wymiarowali sobie wymiary poziome i pionowe. Mamy też tutaj możliwość wstawienia tych wymiarów liniowych, czyli gdybyśmy na przykład chcieli ten punkt i ten punkt, możemy sobie to jeszcze raz tutaj jest ten wyrównany, na przykład, no to działa w ten sposób, że możemy w ten sposób wymiarować coś. Tak. I tu jeszcze dla porządku podam taką rzecz, że jeżeli będziemy mieli dwie linie powiedzmy pod jakimś tam kątem, to możemy sobie wstawić wymiar kątowy pomiędzy tymi liniami w taki sposób. To w zależności od tego, gdzie ustawimy kursor, no to możemy ustawić sobie ten wymiar w różnych miejscach. Oczywiście daną rzecz wymiarujemy tylko jednokrotnie. Natomiast teraz pokażę, w jaki sposób poradzić sobie z wymiarami promieniowymi i średnicy. Żeby wstawić wymiar średnicy, no to klikamy sobie tutaj to ikonkę wymiarowanie i wybieramy tutaj średnicowy. I teraz, jeżeli klikniemy sobie na jakiś okrąg, to wstawiamy jego średnicę w ten wymiar średnicy w ten sposób. No i po prostu ustawiamy sobie tak, jak chcemy. Tu jak mamy to Free Snap wyłączone, no to dalej przyciąga nam do, do punktów przecięcia. No właśnie z możemy sobie to wyłączyć, wtedy możemy dowolnie sobie to obracać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli tak wstawimy wymiar, to teraz możemy kliknąć na tym wymiarze i przesunąć go sobie w któreś miejsce. Tak żeby to było czytelne. Natomiast nie mamy tutaj wstawionego symbolu średnicy. I żeby to zrobić, ja to skasuję teraz, to wstawiamy wymiar w taki sposób, że dajemy tutaj średnicowy. Klikamy sobie tutaj tą ikonkę fi i wtedy możemy sobie wstawić ten wymiar już z zastosowanym tym symbolem. I teraz możemy sobie to obrócić. Jeżeli chodzi o wymiary promieniowe, no to tutaj sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ale pokażę jak można sobie to z tym poradzić. Wybieramy promieniowy wymiar i teraz nie mamy dostępnej tutaj etykietki z literką R wielko, także możemy tak naprawdę wstawić tylko po prostu wymiar no, w takiej formie i to zawsze od środka tego okręgu, tego łuku. W taki sposób. No, i to jest problematyczna sprawa, no bo tutaj nam się może to zaciemniać. Jeżeli chcielibyśmy ten wymiar mieć po zewnętrznej stronie, no to teraz pokażę, jak można to sobie zrobić, żeby to uzyskać. No, to wymiar wstawiamy tak samo jak przed chwilą, czyli promieniowy. Klikamy sobie tutaj powiedzmy w taki sposób. Z włączonym tym trybem Free Snap możemy sobie to ustawić tak jak poprzednio, dowolnie. I teraz. Musimy zastosować takie no, obejście może bo, trochę, bo no, w tym programie nie ma funkcji, żeby po prostu ustawić to z zewnątrz. Ale za pomocą narzędzia obracaj możemy wskazać taki wymiar. Naciskamy Enter, żeby zatwierdzić. Teraz podajemy punkt względem którego chcemy to obrócić. Czyli klikamy tutaj na ten wierzchołek strzałki. No i teraz jak gdzieś klikniemy sobie z boku, to możemy to obrócić w do, pod dowolnym kątem. I proszę zwrócić uwagę, że ta, ten tekst, który jest przypisany do tej strzałki, w zależności od kąta obrotu, on też się nam zmienia. Także to jest bardzo fajna tutaj sprawa. Obracamy sobie to pod jakimś kątem, tak naprawdę w sumie obojętne, bo możemy zaznaczyć. I teraz w tym miejscu możemy tu sobie wpisać te 180 stopni. Czyli tak naprawdę obrócimy tą strzałkę o, na, na przeciwległą stronę. Zaznaczamy tutaj opcję Usuń oryginał, 180 stopni OK, i strzałka przeniosła się na drugą stronę, na tą zewnętrzną. No i teraz wybieramy sobie narzędzie właściwości. Jak na tej strzałce klikniemy jeszcze raz myszką, to możemy zmienić sobie ustawienia tego wymiaru, i tak naprawdę możemy też w tym oknie przenieść ten wymiar, jeżeli czy tak naprawdę te, te właściwości możemy do dowolnego obiektu tutaj włączyć. Ale dla wymiaru mamy możliwość przeniesienia tego na inną warstwę. W tej sekcji mamy możliwość zmiany wyglądu, czyli koloru, szerokości linii i rodzaju linii. Ale to, co nas najbardziej będzie interesowało, to jest możliwość tego, że tutaj możemy sobie, jeżeli to byłby wymiar średnicowy, to możemy włączyć, wyłączyć tą etykietę. Tutaj możemy sobie dodać kolejne elementy. Tutaj możemy sobie wpisać R16. I możemy dać OK i wtedy ten wymiar przeniesie się nad tą linię, tak jak to powinno być, będzie po odpowiedniej stronie. Jak wybierzemy sobie te właściwości, to tak naprawdę tutaj możemy sobie jeszcze wpisać tolerancję, czyli na przykład 0,02 i minus 0,01. Tak? I będziemy mieli z, z tolerancją tutaj wstawiono. Także w ten sposób wygląda wymiarowanie w programie LibreCAD. Tutaj wstawię sobie jeszcze jeden wymiar promieniowy, żeby pokazać jeszcze jedną funkcjonalność. Czyli tu klikam sobie w taki sposób. I teraz znowuż, jeżeli wybiorę właściwości, to mogę tutaj sobie wpisać to R64. Ok. Teraz można tu jeszcze, jak kliknę na tym, mogę sobie przenieść ten to oznaczenie cyfrowe w dowolne miejsce. Gdzie tam mi to pasuje, literowe oznaczenie. Ale jeżeli potrzebowałbym na przykład skrócić tą strzałkę, no to można to też zrobić na kilka sposobów. Można wstawić sobie na przykład linię tutaj i wykorzystać ją do przycięcia. Natomiast tu, co chciałem pokazać, że jest taka funkcja jak Explode i możemy taki element rozbić na poszczególne elementy. Tutaj nawet możemy tą strzałkę, ten grot strzałki usunąć, czy ten element mamy oddzielnie. No daje nam to możliwość jakby łatwiejszego przez prze, przemieszczania tych obiektów. Natomiast yy, no powoduje to, że jakby każdy z elementów tego wymiaru jest rozbity na oddzielny, oddzielny obiekt w tym naszym rysunku. No i tutaj dodatkowo zmieniły się ustawienia tego, jeśli chodzi o wygląd takiego wymiaru, więc to też nie jest. Jakby, no musielibyśmy sobie to przenieść potem na odpowiednią warstwę i, i wtedy dziedziczyłoby ustawienia tego we właściwy sposób. Tak wygląda wymiarowanie rysunków. Tutaj pokazałem w jaki sposób rozwiązać ten problem tego, że ten wymiar promienia no, domyślnie wstawia się zawsze od środka, no ale mamy możliwość za pomocą właśnie narzędzia obracanie i właściwości za pomocą tych dwóch narzędzi możemy sobie dostosować ten wymiar już tak, jakbyśmy chcieli dokładnie, żeby to było tak, jak chcemy. Tak? właściwości chcemy mieć włączone fi. OK. Czyli nawet po tym jak wstawimy ten wymiar, to możemy jeszcze ten symbol FI dodać. No tak wygląda wymiarowanie. W tym materiale to wszystko. Dziękuję za uwagę.